maneczko widzowie witam w kolejnym odcinku z dosyć częstym pytaniem i filmu, którego jakiś czas nie było, a film o nazwie w co warto inwestować, w co warto włożyć swoje pieniążki co jest akur akurat w dobrej cenie, w co warto poświęcić trochę swojego budżetu, e, więc myślę, że będzie spoko film, myślę, że inwestycje te też, które są na odcineczku będą dosyć e, przydatne dla Was e, i oby wzrastały, prawda? E, z szybkim wstępem, sponsor jakim jest zadowolą, strona Skin Skinsmoki, strona do wymiany swoich skinów, więc jeżeli chcesz wymienić swoje skiny, to link masz do stronki w opisie, strona oferuje darmowe 5$ dolarów z kodem Eldar przy wymianie, tutaj macie ten cały bonus jaką wygląda, jest przedstawiony, plus tego przy przy wpłacie również z moim tutaj kodem, jak wpiszecie, dostajecie 35% bonusu do doładowania. Czyli, jeżeli doładujecie sobie 25 dolarów, dostajecie tutaj 33,85 dolara. Bardzo spoko opcja i, jakby tego było mało, strona Wam nie wliczy ceny na tle Czyli wyjmiecie naprawdę ładne krafty. Ze strony często są drogie te krafty i troszkę kosztują, można je sprzedać za dużo, dużo więcej na rynku Steam. A często też właśnie są po prostu ładne do grania, więc jak coś to ja serdecznie polecam do poszukania sobie jakichś krawcików, do znalezienia czegoś ciekawego e, I do sprzedania sobie, jak ktoś sobie oczywiście tego życzy i chce Dobra, przechodząc do filmu, tym dosyć dłuższym wstępem, w co warto inwestować I powiem tak, pierwsza rzecz, która według mnie jest, jest warta e, inwestycji, są Paryże Holo Paryże Holo, bardzo tanie naklejeczki. Ja, jak mówiłem, będę inwestować. Już was ostrzegałem, nieraz mówiłem właśnie, że muszę teraz zainwestować się w te czaje na ceny. I jest kilka drużyn, które według mnie są naprawdę tanie i naprawdę Fajne. Jedną z takich drużyn, na przykład, jest tutaj Into the Bridge, który już nam wyskakuje. Lecz nie jest to, moim zdaniem, najlepsza oferta, a na żadnej najlepszą ofertą, według mnie, aktualnie z tych najtańszych. No bo jednak patrz na te najtańsze, no bo inwestycja na przykład w jakąś naklejkę 4, 3, 5 zł, 6 naprawdę jest to bardzo mało. A jak wiecie, te holo po przykładzie, przez Sztokholmu, bardzo, bardzo fajnie rosną. I tutaj za przykład mój będzie naklejka o nazwie Greyhound Gaming. Czyli jeszcze, że kolorystyka ładna, bardzo ładna naklejka. Naklejka dobrze oceniana przez. Większość ludzi, więc naprawdę pozytywne same wpływy. Cena również nie jest jakaś z kosmosu wybita. Teraz gdzie lekkie wzrosty, a to są wzrosty z rzędem kilkunastu groszy, tak naprawdę kilkudziesięciu może. Nie jest to dużo płacąc przy inwestowaniu w takie naklejki. Ja sobie trochę taki zakupiłem i jeszcze dołożę zamówień, chociaż teraz cała podkoczyłobyś na to wiadomo trochę niższe, lecz w dalszy ciągle to nie są dobre ceny i widzę jak najbardziej przyszły się na te naklejki. Tak samo jeżeli chodzi o kilka innych, inniesych naklejek, mógłbym to polecać, ale tutaj za dużo gadania, bo każdy każdej naklejce z rzędu pogadać, więc przejdziemy teraz do. Rzeczy, jaką są oczywiście glittery z Paryża? I oprócz Paryża to jeszcze będzie dla fanów, którzy nie, dla ludzi, którzy w sumie nie są fanami zbytnio Paryża. No i tu przede wszystkim mogę powiedzieć tak: Apex i starszych również e, glitterków według mnie jest dobre Fluxo. Też bardzo się podoba ten sticker glitterowany, ładny jak dla mnie jest. Nie wiem jak do społeczności większości, bo tak akurat nie jak się opinii ludzi na temat tej naklejki i przeglądałem, lecz że dla mnie jest naprawdę, naprawdę bardzo fajną i solidną naklejeczką. Które ładnie się prezentuje, cena się waha, różnie to wygląda. Cena też nie jest jakaś strasznie z kosmosu, ale mogłaby też, też być lepsza. Ale jak według mnie, bardzo spokojna inwestycja. Tak samo jak właśnie Apex który jest tutaj na 30% bo od najtańszych który jest po prostu prześliczny i w który sobie również inwestuje no i ostatnią rzeczą nie wiem czy ktoś by się tego kurczę, tylko miał czy nie wiem, czy, nie wiem czy, kto, czy ktoś by się tego spodziewał ale będzie naklejka która teraz nie jest zbytnio Droga, a która, e, nie wiem czy wiecie, trochę jest zapomniana e, Naklejka Nation, której trochę nie sprzedaliśmy. Dlaczego znów polecam Nation? E, Kumpel sobie mnie nie przypomniał, trochę nie było A cena w sumie, w sumie jak tu widzicie, jest dosyć atrakcyjna na ten czas e, Wiadomo, patrząc na historię, to to były dużo lepsze momenty na inwestowanie w Nation Lecz o dziwo powiem tak czy To jest top tier inwestycja. Według mnie dwie wcześniejsze są lepszymi inwestycjami niż Nation. Nation jest trochę gorszą inwestycją, lecz według mnie Nation jest takie trochę za tanie ze względu na sam fakt tego zdrapywania tej naklejki i tej obramówki, jak to wygląda i się prezentuje. Jak według mnie naklejka wygląda bardzo dobrze i solidnie się prezentuje, więc naprawdę dziwi mnie ta e, cena tej naklejki. No i co? I napiszcie komentarz, komentarzu śmiało, co o tym sądzicie. i zostawcie komentarz. E, I co? Pamiętajcie, God Elzart na kiedropku na skins Monkey? To by było tyle. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.